Praktyczne lekcje z życia królów Judy. Pierwsza lekcja: Rehabeam, król, któremu zabrakło mądrości. Rehabeam był synem Salomona, a jego matka miała na imię Naama. Jego imię oznacza ten, który uwalnia ludzi, albo ten, który powiększa ludzi. Liczby są następujące: 17 lat rządził od roku 931 do 913 przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Miał 18 żon, 60 nałożnic, 28 synów i 60 córek. Niestety, jego rządy można podsumować następująco. Czynił zło i nie przykładał swojego serca, aby szukać Pana. Co działo się w czasie rządów Rehabeama? W czasie jego rządów była wielka schizma, wielkie rozdzielenie pomiędzy 10 plemionami, które były na północy, i 2 plemionami, które były na południu, Judą i Beniaminem. W tym czasie Rehabeam chciał zgromadzić armię, żeby poprowadzić je na wojnę przeciwko Izraelowi, po to, aby odzyskać królestwo dla siebie. Ale Bóg posłał proroka, aby mu powiedział: nie, nie rób tego, ponieważ ode mnie stała się ta rzecz. Pamiętamy, że to był sąd z powodu grzechów Salomona. W tym czasie wielu kapłanów i lewitów uciekło po to, aby przyłączyć się do Rehabeama w Judzie, z tego powodu, że byli z ich stanowisk zdjęci przez Jeroboama, ponieważ Jeroboam ustanowił pogański kult w jego obszarze rządów, ale nie tylko. Kapłani i lewici uciekli, ale także wielu ludzi też uciekło po to, aby dołączyć się do Rehabeama, ponieważ czytamy o tym w następujących słowach, że oni ustawili swoje serca, aby szukać Pana Boga Izraela. Rehabeam chodził drogami Dawida i Salomona przez 3 lata. Ale kiedy królestwo zostało ustanowione, kiedy poczuł się mocny wystarczająco, aby robić rzeczy samodzielnie, jest napisane, że zapomniał prawa Pana i cały Izrael razem z nim. To jest przykład wpływu lidera na ludzi. Następnie Bóg posłał Szyszaka, króla Egiptu, przeciwko Jeruzalem i wziął wszystkie skarby, które były w królewskim domu i w świątyni Pana. Czego możemy się uczyć o Rehabeamie? Po pierwsze, możemy się nauczyć, że Rehabeam słuchał tych, którzy myśleli podobnie jak on. On miał 41 lat, kiedy zaczął rządzić. I jest napisane, że dawał posłuch do młodym ludziom. Młodzi ludzie, którzy byli z nim, którzy rośli razem z nim i którzy odrzucili radę starszych mężczyzn. Którzy byli z nim, którzy wzrośli razem z nim i zapomnieli, aby być posłuszni starszym. Możemy znaleźć takich ludzi jak on wszędzie. Możemy znaleźć ludzi, którzy myślą tak jak my, wszędzie. Możemy znaleźć wideo na internecie, gdzie ludzie myślą tak jak my.
artykuły, blogi, książki także. One mogą być łatwo znalezione. Jesteśmy otoczeni przez przyjaciół, którzy myślą jak my.